dzisiejszym odcinku przenośny rekorder Panasonic model NV3000. Rok produkcji 1981. Do tego mamy tuner, dzięki któremu można było nagrywać programy telewizyjne, nawet jeśli się w domu nie było, wystarczyło tutaj zaprogramować i ten magnetowid wszystko nagrywał. Został on sprowadzony z zagranicy, niestety nie jest z Polski, a szkoda, ale to były takie czasy, w latach 80. nie mieliśmy takiego sprzętu niestety. Mam tutaj do tego instrukcję. Takie coś, nie wiem co to jest. I kamerę, bo taki magnetowid, jeśli ktoś miał i chciał sobie nagrać coś, jakieś wesele, ślub albo w ogóle, nie wiem, urodziny, cokolwiek, to wystarczyło, że sobie to odłączał. I tutaj mamy złącza takie, które się podłącza tutaj do tego, gdzie tutaj jest coś. Zaraz, moment, jak to działa? Aha, tak, tu wychodzi przewód, go się podłącza tutaj. Tutaj mamy już drugi przewód, o tak, też z tunera idzie i tu się podłącza. Ale jeśli znudziło się właśnie nagrywanie programów telewizyjnych, można było wtedy spokojnie to wszystko odłączyć. Tutaj w środku jest bateria, która już powinna być naładowana, bo jeśli jest wszystko podłączone i nagrywa się programy albo odtwarza, no to od razu się bateria ładuje. Taki model oryginalna to jest bateria. Już wiadomo, nie działa, no bo to ma swoje lata. Nie wiem, czy tutaj jest wybite data produkcji tej baterii. A jest. No jest 81. To jest oczywiście dalej dostępne. Baterie można sobie spokojnie kupić. Na przykład, znaczy to akurat ten model to ja sobie sam zrobiłem. Ale ten gabaryt jest bardzo podobny. Więc można do tego przewodu dorobić taką wtyczkę. I bez problemu, o tutaj mam wtyczkę na przykład taką do baterii, bez problemu będzie to działać i wtedy można iść właśnie z takim magnetowidem w plener, tylko nie tak, bo niestety nie ma rączki tutaj. Były też takie modele z rączką, że tutaj wyciągało się, za rączkę brało, ale to i tak też dużo nie dawało, no bo jak to nosić, to jest ciężkie, to waży około 5 kilo, to jest naprawdę ciężkie, więc kiedyś musieli się sporo namęczyć, żeby nagrać coś. I do tego właśnie jest torba. Zaraz pokażę wam, jak torba powinna wyglądać na rysunku, obrazku, ponieważ nie mam do niej tego. W zestawie tego nie miałem. Jeszcze teraz pokażę kamerę. Jak tutaj wygląda. Do tego mogły być najróżniejsze kamery. Ważne, żeby miały przewód. Ja mam akurat model A1. Jest to model słabszy troszkę. Tu się podłącza ten przewód z tej strony i potem do magnetowidu. Model A1 nie jest aż taki wypasiony, ponieważ nie ma autofokusa. Tutaj trzeba ręcznie ustawiać ostrość. Ale tak to fajnie nagrywa. Jest to oczywiście kamera lampowa. Tylko jest niestety jeden problem. Nie nagram nic na ten magnetowid, bo on ma jakąś usterkę. Nie wiem co tu jest, bo paski myślałem, że są do wymiany. Rozkręciłem, paski są ok. Myślałem, że coś z elektroniką. Szukałem na płycie, może jakiś kondensator rozlany. Nie widziałem nic. No wszystko jest ok. Więc zrezygnowałem. No to już jest ponad moje siły. Stwierdziłem, że nie będę tego naprawiać. Ale to nie przeszkadza, żeby nagrać też film tą kamerą. Bo jest inny sposób i to pokażę wam za chwilę. Najpierw chcę jeszcze wam zaprezentować, jak to w ogóle wygląda, gdy się włączy do prądu. Podłączamy to tak. Tutaj mamy jeszcze taką przejściówkę, żeby można było podłączyć kable cinch. Już mamy wszystko podłączone.
można było sobie szukać kanały. Kiedyś, jeśli się chciało wyszukać jakiś kanał, to trzeba było kręcić tak. Tak było też w starych telewizorach czarno-białych. Się szukało, o, się znalazło kanał, dobra, jest tu, trochę w lewo, w prawo, jest. No i na każdym tutaj przełączniku trzeba było szukać, aż się znalazło. Tu jest test sygnału. AFC to nie wiem, co to jest. 12 kanałów, no to spore jak na tamte czasy. W Polsce chyba był tylko program pierwszy. A dwójka, nie wiem w którym roku została włączona, ale też nie działała cały dzień. Program drugi. Zazwyczaj jak się włączało z rana, to był zegar tykający na dwójce. I tutaj mamy jeszcze do ustawiania zegarka. Możemy przełączyć tak i ustawiamy godzinę. I już działa, 23 niech będzie. Teraz tutaj. O, to jest ciekawe. A teraz skoczyło. Baterii nie ma. No dobrze, tak włączamy. Katapulta. Play. I nic się nie dzieje. To jest właśnie problem. On nie reaguje. Ciekawe dlaczego. Ale jeszcze niedawno przewijał. Ciekawe, co tu się wydarzyło. Nie gaśnie? Zepsuł się teraz już totalnie. O, zgasł. Dobra. Tak prąd z niego schodzi, czyli to jest pożeracz prądu. Ciekawe, na ile taka bateria starczała. No nieważne, działał teraz, przewijał, teraz nawet już nie chce przewijać. Ta żarówka powinna świecić się, ja nie wiem czemu to się świeci. Zaraz, co tu się dzieje? Nie, to jest właśnie to, że stary sprzęt, nigdy nie wiesz, robi co chce. No nie wiem, no działał, bynajmniej działał, teraz przestał. Może jakbym odłączył to. To się uruchomi. O, właśnie. Działa. Teraz trzeba go wyłączyć. Żeby przewijał znowu w drugą stronę. Ale teraz nie przewinie, bo to coś z tą kasetą jest. Play też nie chce. Tylko głowica kręci się i tyle. Więc powinna naciągać taśmę, ale to nie działa. Nie wiem dlaczego. No, ale jest fajna zabawa. Można przewijać. Jeszcze tu jest folia oryginalna, nikt tego nie zdjął. To się zawsze zazwyczaj ściągało, to jest po zakupie. Wtedy widzieliśmy, jakie funkcje to ma, ale ktoś po prostu sobie to zostawił i pewnie ładnie ustawił gdzieś w pokoju, w salonie. I to miało ładnie wyglądać. Bardzo dobrze, że tego nie zdjęli, to mi się podoba. No i dobrze, wracając do tematu. Teraz tak, chciałbym wam pokazać, jak odczytuje kamerę, ten magnetowid w telewizorze i zaraz ją podłączę. To akurat jest przewód z kamery oryginalny. Teraz to pora na uruchomienie. No i tak to wygląda. Tutaj mamy zoom, który działa, przybliża. Tylko że w inną stronę zupełnie. Jak to jest w standardowych kamerach na kasety, to w tą stronę się oddala, a tutaj działa zupełnie odwrotnie.
Nie wiem dlaczego. Tak kiedyś sobie wymyślili. Dobrze, i teraz tak, jakbyś się chciało nagrywać, to tutaj się włączało, tu była kaseta i to się uruchamiało, ale teraz ten magnetowid nie działa i niestety nie możemy go sobie wziąć i nim nagrywać, ale jeśli byśmy mogli, to tutaj wystarczyłoby jeszcze zakupić taką torbę, której nigdzie nie można dostać, bo już ich nie sprzedają, ale w dawnych czasach, o, to jeszcze taki inny model kamery, bo były takie, w dawnych czasach taką torbę, jak ktoś kupił, brał taki magnetowid, to ramię go na pewno bolało. Zobaczcie, co jest fajne. Pilot. O, tutaj się podłącza i można sobie też... A, mam taki pilot. Zaraz wam pokażę. Proszę bardzo, oto oryginalny pilot Philips. Jeszcze opakowanie. Dosyć spory kabel. Hej, nie działa. Przejściówka by musiała być. No dobrze, to jest pilot do kamery. M7 na przykład. No a tutaj to jest do magnetowidu, więc możliwe, że tutaj by musiał być z inną wtyczką. No nie. No ale dobra, no też takie opcje były. Można było to sobie z kanapy włączać play i stop. Można było też z magnetofonu szpulowego dźwięk wgrywać, tutaj montaż z mikrofonu, ze wszystkiego, no tutaj naprawdę możliwości było wiele. Tak kiedyś się żyło, a teraz wystarczy smartfon i wszystko zminiaturyzowane lepiej jest, ale nie masz tego klimatu, niepowtarzalny klimat przycisków, katapulta. No fajne. Programowanie kanału. To teraz chcę wam powiedzieć jeszcze, że jak ktoś chciałby naprawdę nagrać coś na taką kamerę, to może. Może mieć to, może nagrywać cyfrowo na nią, jeśli ma takie urządzenie do zrzucania na kartę SD, może też na magnetowid VHS, jeśli zdobędzie sprawny, może też na kamerę VHS. Ja sobie znalazłem sposób zrzucania na kamerę VHS, znalazłem rozpiskę tych pinów, bo one są tutaj ponumerowane i każdy ma swoją funkcję i zrobiłem taki przewód. Podłączam go tutaj i mam wyprowadzone audio, wideo i baterię, zasilanie 12V i mogę nagrać z kamery na przykład M7. Jeśli chcemy nagrać na kasetę VHS, wystarczy nam taki adapter i kamera. Może być taka. Czyli tak, podłączamy przewód tutaj. Tu już wyprowadziłem. Przewody idą do tego. Potrzebujemy dwie baterie. Jedna musi iść do kamery. No niestety, tak to już jest, dwie baterie. Druga musi iść do tej kamery. Może być taka. Już mamy power. Uruchamiamy. Uruchamiając ten przycisk i włączając kamerę, oczywiście tutaj,
To widzimy, co jest w wizjerze teraz. Przez ten adapter z tej kamery. Zobaczcie. Tam rusza. I teraz tą kamerę na pasek. Jeśli chcemy coś nagrać, po prostu tu włączamy. I ten obraz się nagrywa. Razem z dźwiękiem oczywiście. To jest jeden ze sposobów. Drugi, można grabera tu jakiegoś podłączyć i cyfrowo też zrzucać. Myślę, że tyle wystarczy. Jeszcze na zakończenie zobaczycie film nagrany tą kamerą. Ma ciekawy klimat, ponieważ jest to kamera lampowa. Już kiedyś też zamieściłem film z kamerą lampową, która nagrywała, miała wbudowany magnetowid i nagrywała bezpośrednio na kasetę VHS. Tu jest odnośnik, zobaczcie sobie. A teraz zapraszam do obejrzenia filmu nagrywany tą kamerą. Dzięki za oglądanie. Cześć. Nagrałem film wieczorem, abyście mogli zobaczyć, jak ta kamera radzi sobie z ciemnością. Są też ciekawe efekty światła. Moim zdaniem bardzo fajnie to nagrywa ta kamera właśnie w nocy. A dowiedziałem się, że jest taki sposób, że można nagrywać tylko nie na kasetę VHS, a na urządzenie cyfrowe i można wyciągnąć z tych ciemności jeszcze lepszy obraz i naprawdę świetnie to wygląda. Więc mimo tego, iż kamera prawdopodobnie jest z 1984 roku, ponieważ data jest ustawiona tak, gdy się ją włączy, to świetnie nagrywa. Jak dla mnie, ja jestem po prostu mega w szoku, w wielkim szoku, ponieważ nagrywałem wcześniej film też kamerą lampową, która była z 86 roku bodajże, ale ona była z wybudowanym magnetowidem. Ta jest, nie ma magnetowidu, ma ten przewód, ale dzięki temu, że ona właśnie ma mało elektroniki i nie jest obciążona aż tak mocno podzespołami, czyli kondensatorów jest mniej i wszystkich innych podzespołów elektronicznych, to ona lepiej nagrywa, ma lepszą barwę światła, nie jest tak styrana życiem przez tyle lat, no bo kamera ma praktycznie 40 lat, można by powiedzieć. I ja jestem naprawdę bardzo zadowolony, jak ona nagrywa. Mało tego, mam dwie takie kamery i obie działają, więc nic nie musiałem z nimi robić. One po prostu działają. Przez tyle lat nie było z nimi żadnego problemu. Uważam, że z tej kamery jest bardzo ciekawy klimat. Ale co tu dużo mówić? Oglądajcie.